Witam wszystkich bardzo serdecznie w 28 części Let's Play Tomb Raider Anniversary. Dzisiaj kolejna próba czasowa. Pierwsza próba czasowa z poziomów atlantyckich. I dzisiaj kopalnia Natalie. Ostatnio ten poziom zajął mi 36 minut 31 sekund, ale to nie jest aż taki długi poziom, bo na próbę czasową jest coś koło 17-18 minut. Raczej zajął mi ostatnio tyle przez jakieś poszukiwanie skarbów i tak dalej. Strój właśnie, myślę, że weźmiemy piankę, bo tutaj najpierw zaczynamy właśnie w wodzie i nie wiem, wydaje mi się, że jakoś tutaj nawet pasuje, także wezmę strój piankę, bo chyba do tej pory używałam go tylko raz, tak mi się wydaje. Tak jak zawsze chciałabym wam opowiedzieć komentarze twórców, tutaj będą trzy. No i cóż, wydaje mi się, że ta próba czasowa nie jest aż taka trudna, chociaż jest parę punktów, parę miejsc, w których ja mam talent, żeby coś zepsuć, ale mam nadzieję, że pójdzie mi w miarę dobrze. Trzymajcie mocno kciuki, zaczynamy! Tak, pierwszy komentarz twórców właśnie jest już tutaj na samym początku. Mówią o tym, że w tym miejscu udało im się przemycić trochę fikcji do świata Lary, bo wszędzie właśnie leżą jakieś skrzynki, skrzynie właściwie wielkie z napisem Natla Technology. Są tutaj ludzie Natli, którzy próbują dokopać się do tajemnic przeszłości. No i chcieli też powtórzyć zabieg z jedynki, czyli zabrali Larze broń, co zwiększa właśnie uczucie strachu przed otoczeniem. Nie lubię, jak Lara nie ma broni, niestety tutaj tak jest. Czekajcie, tutaj nie lubię skakać po tych pudłach, więc muszę się na chwilę skoncentrować, żeby dało mi się dobrze doskoczyć, bo jak tutaj nie doskoczę, to potem mogę się tu męczyć przez dłuższy czas. Tak, no i właśnie Toby mówi, że jedną z dziwniejszych rzeczy, jaka była właśnie w jedynce, to było to, że można było ominąć całą sekwencję tam, biegnąc po prostu jak najszybciej do przodu. Bo w oryginale był tutaj taki cowboy, który właściwie był w jedynce połączony z Larsonem. I jeśli Lara trafiła na niego nie posiadając broni, no to był właściwie jej koniec. Ale można było po prostu biec jak najszybciej do przodu, używając apteczek. No i wtedy dało się jakoś to ominąć. No a teraz przy tworzeniu remake'u chcieli trochę zmienić właśnie sam obszar kopalni. Ograniczyć go do takich kluczowych miejsc znanych... właśnie kojarzony z jedynki, bo właśnie z tego co widzą, gracze mieli problem z poruszaniem się po kopalni, chcieli z tego zrobić właśnie taki teraz bardziej grywalny obszar, właśnie no, łatwiejszy do poruszania się po nim. No i kolejną zmianą jest właśnie to, że tym razem już nie można ominąć walki z Larsonem, ona jest po prostu koniecznością. No i to właśnie było tyle z pierwszego komentarza. Zaraz chciałabym wam powiedzieć drugi, ponieważ on właśnie jest tutaj. Dobra, wciskamy przycisk. No i drugi komentarz dotyczy tego właśnie, co twórcy chcieli zmienić lub poprawić w fabule. No i w tym miejscu właśnie ustali, że nie będą wprowadzać żadnych większych zmian, ale chcieli nadać po prostu zdarzeniom tutaj większy ładunek emocjonalny, bo właśnie jakby osią dla tego miejsca chcieli, taką osią fabularną miało być to, jak Lara bardzo jest w stanie ulec swojej obsesji, bo jest osobą bardzo zdeterminowaną i co będzie w stanie zrobić, żeby osiągnąć wyznaczony sobie cel. No i właśnie takim sprawdzianem dla niej miała być tutaj postać Larsona, bo Larson nie jest postacią jednoznaczną. Właściwie mówią jeszcze, że w jedynce było dosyć mało zabijania ludzi, dlatego też mogli się bardziej skupić na tym w remake'u, bo Toby mówi, że wydaje mu się, że gracze właśnie, kiedy grają w gry, to nie zastanawiają się, czy odbierają komuś... No, nie doskoczyłam... życie. Po prostu pociągają za spust, żeby dotrzeć do wyznaczonego celu, a tutaj chcieli się bardziej skupić na tym, jaka to była trudna decyzja dla Lary, bo Larson, jak już mówiłam, nie jest postacią taką do końca jednoznaczną. W pewnym sensie to taki nawet całkiem miły facet, bo mimo, że są z Larą wrogami, to jednak czasami jej pomaga i też Toby mówi, że iskrzyło między nim a Larą, chociaż Lara nie była nim zainteresowana. No i właśnie tutaj chcieli postawić graczy przed... Ojejku, linka, nie lubię. Nie lubię linek. Wszyscy już to wiedzą. Dobra, miejsce z linką zakończone. Na razie. Chcieli postawić gracza przed dylematem, bo z jednej strony gracz chce iść dalej, Lara chce iść dalej, a Larson staje im na drodze. No i
Właśnie chcieli pokazać, jaka to jest właśnie trudna decyzja i pokazać ten ładunek emocjonalny, który tutaj jest, kiedy no właśnie Lara zabija Larsona, przekracza pewną granicę moralną, a potem ma z tego powodu właśnie wyraźne wyrzuty sumienia. No i to właściwie jest tyle z drugiego komentarza, właśnie taki no, dotyczący głównie walki z Larsonem. Jeszcze musimy wcisnąć to. Idziemy po ostatni bezpiecznik. 12 minut, właściwie 12,5. Mam nadzieję, że uda mi się dobrze przejść ten poziom. Jaki wielki szczur. Apteczka jest zbyt bardzo po drodze, żebym jej nie wzięła, chociaż no nie wiem, czy mi się przyda, ale... Wiecie, no, żal pominąć. Okej, tutaj schodzimy tędy. Czasami niestety mam problem, żeby wrócić tutaj z dołu, ale mam nadzieję, że dzisiaj pójdzie mi w miarę sprawnie. Z racji tego, że to jest próba czasowa, to może mi pójść jeszcze mniej sprawnie niż zwykle, ale nie bądźmy pesymistami. Nie chciałam wam tutaj pokazać, że mimo, że... Tylko to za chwilę. Okej, nawet para mnie nie poparzyła, wow. Tutaj Lara zostawia ślady butów, pomimo że nie ma butów, co jest dziwne. O nie, kurczę, źle skoczyłam. To już wolę tutaj wrócić, poczekać jeszcze jedno kółko, bo muszę się złapać tej jakby części bardziej z prawej strony. Inaczej właśnie może być ciężko. Dobra, i teraz dobry moment jest kluczem do sukcesu, także poczekajmy chwilę. Okej, udało się. Wow, jestem z siebie dumna. Tu mi niestety często nie wychodzi i spadam. Tak, pewnie Lara zaraz przeze mnie zostanie poparzona, ale... no nie mam czasu czekać, aż ta para się przesunie dalej. To jest poświęcenie po prostu, żeby wykonać tą próbę czasową. Niestety. No, też Lara wygląda, jakby miała się całkiem dobrze, także nie jest źle. Dobra, to będzie dosyć długi skok. Bardzo długi skok właściwie. Dobra, i wracamy szybciutko na górę. Tak, 11 minut. Nie jest źle. Czekajcie, teraz muszę wyjść dobrą stroną. Tędy? Tak, tędy, okej. Okay. Idziemy położyć ostatni bezpiecznik. Dobra. I teraz tak, ten przycisk. Ten przycisk, właśnie wszystkie po kolei. Więc poczekam, aż to będzie w dobrym miejscu. No, możesz chyba już ścisnąć. I w końcu odzyskamy naszą broń. Czekajcie sekundę, tylko muszę rolety zasłonić, bo coraz mniej widzę. Dobra. Już jestem. Wracamy do gry. Zabieramy broni, poruszamy dalej. Może uda mi się przy okazji zastrzelić któregoś szczura. Chociaż no nie mam za bardzo czasu na szczury, ale jak biegnę po drodze, to może któregoś się chociaż pozbędę. Okej. Zaraz. Tak, zwykle lubię rozwalać wszystkie szyby. Ale niestety w czasówce nie ma na to czasu. Okej. Okay. Także muszę się zadowolić... O, jakoś Lara dziwnie wskoczyła. Muszę się zadowolić dzisiaj tylko jedną szybą. Tak, ślady podeszwy po butach Lary, kiedy ma bose stopy, są po prostu genialne. Dobra. No i jedziemy w stronę Larsona, o którym właściwie był poprzedni komentarz. Także jesteśmy dosyć na bieżąco. Tu pomijamy cutscenkę i quick time event. Okej, to przewijamy. I idziemy włożyć bezpiecznik z powrotem, żeby odblokować sobie drogę dalej. 8 minut 46 sekund. Okej, okay. Niebieski bezpiecznik wraca na miejsce.
Skrzynia złazi nam z drogi. No w sumie na razie czas mam całkiem ok, tylko martwię się, czy z tą piramidą potem nic nie zepsuję. Z tym skakaniem po tych tych... Niestety czasami zdarzało mi się coś zepsuć. Tak, tutaj musimy poczekać, aż to dojedzie na miejsce. Niestety nic nie przyspieszę. Mogę wziąć shotguna, wiesz. Raczej mi się nie przyda, no ale... Czas leci, a ja nie mogę tego przyspieszyć. To jest takie frustrujące w próbach czasowych. Dochodzimy do miejsca, w którym już bardziej ujawnia się... Ojejku. Czym właściwie są kopalnie... No dlaczego? Dlaczego? Czym właściwie są kopalnie Natli? Już wyglądają bardziej, wiecie, jakieś właśnie lawa, jakieś wnętrze ziemi. To można bardziej się tutaj już orientować, o co w tym chodzi wszystkim. Okej. Okay. Niestety Lara ostatnio nie trafiła tutaj, ale teraz jest już okej. Okay. Tak, bardzo miło, że tu jest checkpoint. Oj! Bardzo miło, że tu jest checkpoint. Tutaj, tutaj, tutaj i szybki skok na tamtą krawędź miał być. Tylko niestety mi nie wyszedł. O, dlaczego? Ona mi się złapie tego drążka... Łapie mi się tego drążka w złym momencie. W złym miejscu raczej. I dlatego nie zaskakuję do tej krawędzi. Właśnie zawsze podczas prób czasowych robiłam to tak. No właśnie tak. Niestety wcześniej się nie udało, ale no, chyba aż tak dużo czasu nie straciłam tutaj. Mam nadzieję, że to nie będzie czas, który oddzieli mnie od sukcesu. Tak, i tutaj właściwie był kryształek z ostatnim komentarzem, ale ja go wam opowiem po tym quick time evencie, który będzie miał tu miejsce. Bo w sumie nie ma sensu, żebym przerywała ten komentarz po tej sekwencji skoków. Także quick time event, pomijamy przerywnik. Tak dobrze, że podczas tych quick time eventów i cutscene w sumie też kiedyś leci czas. Gdybym pomyliła strzałkę, to przynajmniej to jest strata ponad minuty. To czasami quick time eventy długo trwają. Przerwający wstrętny facet z nożem. Że możemy już ruszać. Tutaj właśnie twórcy mówią, że w oryginale miała tutaj miejsce walka z Kidem. O! Złap skrzynkę. No i z kolesiem ze strzelbą, który w jedynce właściwie nie miał imienia. Teraz kolej ze strzelbą nazywa się Colt Kincaid. Chyba, tak mi się wydaje. No i w jedynce były to jakby dwie oddzielne walki, ale przy tworzeniu remake'u twórcy stwierdzili, że pomysł z kolesia na deskorolce jeżdżącym po podziemnym skateparku był lekko kretyński. Tobi żartuje sobie, że... ale był całkiem śmieszny. No i właśnie połączyli tych bossów w jedno, właśnie w jedno starcie przed piramidą, co według nich było bardzo dobrą decyzją. No i też mówią o tym, że chcieli, aby ta potyczka z nimi miała taki bardzo filmowy klimat, ponieważ starcie z Larsonem, mimo że niosło ze sobą duży ładunek emocjonalny, to jednak choreograficznie było bardzo proste. Właściwie można powiedzieć, że to była taka zwykła strzelanina. No i właśnie chcieli tutaj jakby zrobić bardziej skomplikowaną choreografię. Chcieli, żeby ta walka to właśnie był taki jeden wielki show. I no, chyba źle zrobiłam. Doskocz tu, doskocz tu. Nie, no zabiła się.
Właśnie to jest ten problem, który mam zawsze z tą piramidą, że czasami zdarzy mi się, że Lara tutaj nie jest ze mną najszczęśliwsza. Czemu ja idę do tego pudła? Wybaczcie, pomyliłam się. Już się zdenerwowałam, bo mogło być tak ładnie. Ale nie może być tak ładnie, prawda, bo to jest próba czasowa. Tu nie może nigdy wyjść wszystko super ładnie, bo by było źle. Ale wracając do ostatniego komentarza, to właśnie no, z tego powodu chcieli, żeby to był taki tutaj, ta walka to był taki właśnie prawdziwy show z filmowym klimatem. No i to było właściwie wszystko z komentarzy twórców. Teraz muszę od nowa włączyć te. Mam nadzieję, że tym razem mi się uda bez uszczerbku na zdrowiu Lary. Poważnego. Śmiertelnego. Okej. Okay. Okej, okay, tak też może być. Teraz tu. I tu. Okej, okay. 4 minuty. No powinno się udać, chyba że znowu coś zepsuję. Czego bym... Oczywiście... Okej, okay, przynajmniej się nie zabiła. Chociaż nie trafiłam na tą krawędź, no ale... Przynajmniej Lara żyje, jest dobrze. To był zawsze mój najmniej ulubiony fragment w tej czasówce z tym włączaniem tych... skakaniem na te dziwne wypustki i załączaniem wejścia do piramidy. Dobra. Tędy. Tędy. Teraz tak, żebym nic nie zepsuła. To tak tu. Ten na końcu. Najpierw idziemy do tamtego. Dobra. I teraz tak. Teraz... O, tu. Tu. Okej. Okay. Mamy wszystkie. Teraz wystarczy bezpiecznie dotrzeć do dźwigni. Mam na to 3 minuty. Chyba, że zginę i będę musiała skroić od nowa, ale może nie będzie tak źle. Dobra. O, udało się. Chcę, gdyby nie ta wpadka z tym, to byłoby ładniej, no ale... Ale cóż. Wyszło jak wyszło. W każdym razie najważniejsze, że się udało. Tak, bo tutaj już kończy się ta próba czasowa. A następna to będzie właśnie Wielka Piramida. Czas ukończenia 14 minut, 25 sekund, jeden zabity, jeden zasób. Dziwne, nie policzyło Larsona, Kida i Colda. Ale cóż. Artefakty i relikwie wszystkie, bo to zbierałam ostatnio i próba czasowa ukończona. Tak, bonusów nie dostałam tym razem. Czekajcie, zobaczymy jeszcze, czy jak ładnie to wygląda. A tak jak zawsze sprawdzam. Kopalnia Natli, próba czasowa ukończona, tak. Także to było wszystko z dzisiejszej próby czasowej. Mam nadzieję, że przyjemnie wam się ją oglądało. Następnym razem musimy się wybrać do Wielkiej Piramidy. I dla mnie to jest bardzo trudny poziom, bo tam jest bardzo trudny fragment z Linką. Jeśli oglądaliście mój let's play lub jeśli graliście, to najprawdopodobniej wiecie, o które miejsce mi chodzi. Także będę próbować zrealizować tę próbę czasową, chociaż nie wiem, jak szybko uda mi się to zrobić, bo obawiam się, że będę musiała ją powtarzać kilka razy, także nie wiem, jak szybko uda mi się sprawić, żeby się pojawiła, ale trzymajcie mocno kciuki za moje mierzenie się z tym poziomem, żebym nie musiała zbyt wiele razy się z nim męczyć, żeby poszło mi w miarę szybko i bez problemów. A z dzisiejszego... speedruna, z dzisiejszego time triala. To by było już wszystko. Mam nadzieję, że przyjemnie wam się go oglądało. I zapraszam was do kolejnych filmów. Pa, pa!